Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych koziorożców na czerwiec 2022 roku. Przygotowałam dla Was tym razem tarota Apokalipsis, Italię, życie z aniołami. Ok, kochani, proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę Wasze wyższe ja, niech Was prowadzą podczas oglądania tego czytania w swoim czasie. Ok, kochani, zapraszam też na moją stronę internetową www.tarotesme.pl. Link znajdziecie w opisie filmu na dole, będzie też, pojawi się tutaj na górze ekranu. Koziorożce, drogie koziorożce, co dla Was? Jakie przesłanie mają dla Was aniołowie na czerwiec 2022 roku? Co dla Was? Jakie wskazówki, jakie informacje, jakie inspiracje? Koziorożce, koziorożce, czerwiec 2022 roku. Co dla naszych koziorożców? Wsparcie. No proszę. Może ktoś oczekiwał wsparcia? Jeśli tak, to wsparcie dostanie. Już czytamy znaczenie tej karty. Anioły proszą nas, abyśmy stali się świadomi, że otaczają nas widzialne i niewidzialne istoty pomagające utrzymać życie całego świata. Pamiętajmy, że kiedy pomagamy, również otrzymujemy pomoc. Jak nigdy przedtem na Ziemi jesteśmy proszeni przez nasze wyższe ja, abyśmy wspierali się nawzajem w naszej życiowej podróży. Jeśli ktoś upadnie, pomóżmy mu na nowo powstać, poświęcając mu swoją uwagę z czystą, nieosądzającą i nieoceniającą miłością. Przez tę kartę anioły wsparcia manifestują swoją obecność w naszym życiu i pragną, abyśmy wiedzieli o ich pomocy, której będą nam teraz z radością udzielały. Otwórzmy nasze życie, przyjmujmy pomoc, udzielajmy jej innym. Nawet najpotężniejsze anioły są wspomagane przez miłość Boga. Afirmacja. Nigdy nie jesteśmy sami. Jestem, który jestem, którymi jesteśmy. Piękna energia. Jest bardzo duże wsparcie dla Was, drogie koziorożce, więc jeżeli będziecie w tym miesiącu jakieś ważne rzeczy w swoim życiu robić, wprowadzać w Wasze życie, działać, to pamiętajcie, żeby właśnie o to wsparcie prosić swoje wyższe ja, swoje anioły, bo to wsparcie po prostu otrzymacie. Wspaniale, wspaniała energia. Ok, no dobrze, zobaczmy teraz, co powie nam tarot. Jakie energie pokażą się tutaj dla Was na czerwiec 2022 roku. Koziorożce, nasze kochane koziorożce słoneczne, zodiakalne, ale też osoby, które w znaku koziorożca mają ascendent, księżyc, Marsa czy Wenus, też jest to czytanie dla Was, kochani. Koziorożce, jakie energie, jakie potencjały dla Was, drogie koziorożce, na czerwiec 2022 roku. Koziorożce, czerwiec 2022 roku. Koziorożce, główna energia, piątka buław. No jest tutaj energia rywalizacji albo też wspólnego działania, działania w grupie, ale w jednym celu wtedy. Dużo może się dziać, dużo takiego działania totalnego, dużo ognia w piątce buław jest. Ok, przeszłość. Karta siły, przyszłość, as denarów, nowe początki, co Wam będzie pomagać, karta umiarkowania, no trzeba będzie tę siłę troszeczkę wybalansować, wpływy te, które mogą Wam szkodzić, rycerz buław, no,
troszeczkę trzeba będzie tego ognia uciszyć. Wpływy zewnętrzne, eremita. Wpływy ukryte, królowa mieczy. Oczekiwania lub obawy, 9 mieczy. I rezultat albo rada, 4 buław. Kochani, powiem tak, cokolwiek by się nie działo, i tak dopniecie swego i będzie dobrze. Tak już skrócę to czytanie do początku, ale opowiedzmy po kolei. Przede wszystkim 7 kielichów może mówić o tym, że plany, myśli, jakie teraz macie, na razie bardziej są tak jakby ukryte trochę w marzeniach, bo 7 kielichów jest właśnie takim trochę nieziemskim spojrzeniem, takim marzeniem, takim sięganiem po gwiazdkę z nieba, trochę takim poszukiwaniem w oparach tego wszystkiego, swojej drogi i tak dalej, więc troszkę w czerwiec możecie wchodzić tak z taką głową pełną marzeń. Może niektórzy nawet i zakochani trochę, bo w 7 kielichów też czasami jest takie właśnie nieziemskie, trochę platoniczne uczucie. Ale jeżeli człowiek marzy, prawda, to też z drugiej strony jest w stanie ukierunkowywać później te swoje działania, dokonać w końcu też jakiegoś wyboru. Więc myślę, że z tych wszystkich różnych możliwości, które wcześniej się pokazywały w poprzednich miesiącach, w tym miesiącu skupicie się już na jakimś konkrecie. Główną energią jest 5 buław. Tu mamy polowanie na hipopotama, prawda? Więc jest takie konkretne określenie celu działań. Tu jest pokazana grupa, która działa razem dla dobra całej wioski, prawda? Bo później oni będą z tego korzystać. Ale też zwróćmy uwagę na to, że wśród nich też mogą być liderzy, prawda? Więc to też mogą być nawet sprawy zawodowe, gdzie w jakiejś firmie jest kilka osób, które chcą pokazać się z jak najlepszej strony, więc niby robią wszyscy razem, ale zawsze jakiś lider z tego się wyłonić może. Więc też warto na to zwrócić uwagę, że ten miesiąc dla osób na przykład zawodowo właśnie, czy pracujących w jakichś firmach, czy posiadających firmy i mających pracowników, to może być też właśnie taki czas, w którym wspólne działania mogą być takim czasem, może też trochę próby, czyli dla właścicieli może być to próba umiejętności zarządzania grupą, a dla osób, które są w grupie, szansą na wybicie się na lidera na przykład. Też tak może być. Więc dużo ognia, dużo zapalczywości, dużo działań, dużo pracy, dużo energii. Widać też, że już w przeszłości już myśleliście o tym, żeby w jakiś sposób pokazać się z jak najlepszej strony, bo jest karta siły. Więc też ta karta tutaj wskazuje, że potencjał w Was do działania jest bardzo duży. Macie siłę, macie parę, żeby tutaj powalczyć o swoje. Więc czy by to były sprawy zawodowe, czy na przykład też kwestia, no bo czasami też może być to związane z rywalem gdzieś w miłości, też tutaj w 5 buław też możecie pokazywać rywal w związkach do kogoś, w zdobywaniu jakiejś ukochanej, ukochanego. To jest czytanie ogólne, więc ja tutaj przytaczam różne możliwości. Ale Wy macie siłę na to. Macie siłę. Tutaj potrzebna Wam jest też taka, no, bym powiedziała, takie po prostu bardzo konkretne ukierunkowanie i to wsparcie. Czyli ta góra, żeby Wam pomagała, Wasze wyższe ja, proście o to, żeby wyjść jak najszybciej z tych oparów 7 kielichów, po to, żeby zobaczyć konkretnie cel działania. I ten cel tutaj się jak najbardziej pojawia, bo też widać, że w momencie podążania do tego celu wchodzicie na nową planszę. Tu mamy wspaniałego asa denarów. As denarów jest nagrodą za dobrze wykonaną pracę, prawda? Między innymi. I też jest to karta, która przynosi
nowe możliwości, nowe początki, nowe szanse. Dla niektórych nowe stanowiska na przykład. Dla innych ta karta też może mówić o nowym miejscu zamieszkania. Ogólnie też o nowym związku, nowych możliwościach. Wszystkim tym, o co się staramy, co chcemy osiągnąć. To jest bardzo dobra energia, ale jest to taka energia początkowa, czyli człowiek walczył na przykład o coś, o kogoś, o pozycję na przykład, o różne rzeczy i wchodzi, później dostaje nagrodę, ale tam znowu staje się tym adeptem, znowu musi wszystko budować od nowa, ale jest to już kolejna szansa, kolejna plansza, jak to się mówi, prawda? Więc as denarów tutaj będzie przynosić Wam nowe możliwości działania. Ja myślę, że będziecie się po prostu z tym dobrze czuć, że czerwiec, dając Wam te okazje do nowych inwestycji, do wzrostu, do osiągania, być może dając Wam też prezenty, nagrody różnego rodzaju, no, będzie takim dla Was czasem, w którym niektóre koziorożce mogą myśleć o tym, żeby było jeszcze więcej. Apetyt. W piątce buław apetyt jest bardzo duży, więc tu tak może być. Ale radą tutaj, właściwie taką kartą pomocną, kartą, która mówi, co będzie Wam pomagać, jest karta umiarkowania. Jest to karta, która wskazuje na szukanie drogi złotego środka. Więc jak już ten cel osiągniecie, to dobrze by było zrozumieć, że w tym wszystkim też, w tym co uzyskacie, przejściu już tam na tą nową planszę, prawda? Dobre będzie znalezienie tej drogi, no, tego właśnie złotego środka i też uzdrowienia dotychczasowych relacji na przykład z innymi, czy to uczuciowych, czy zawodowych jakichś. Też zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób postępuje, skorygowanie różnych rzeczy. Tutaj ważną rzeczą jest właśnie takie wprowadzenie takiego balansu, tej równowagi. Zwrócenie uwagi na to właśnie, czy nie jestem gdzieś zbyt zapalczywy, czy na przykład moje ambicje, bo też tutaj ambicje mogą być bardzo takie wygórowane, więc tutaj tak trochę ta karta mówi hamuj troszeczkę. Więc też na to zwrócić uwagę. Zwłaszcza, że tu mamy rycerza buław, a rycerz buław tutaj, on jest kochani na pozycji takiej właśnie tutaj negatywnej, czyli co może przeszkadzać. I rycerz buław na tej pozycji czasami jest zbyt ostrożny, czasami też trzyma się starych rzeczy, takich właśnie bezpiecznych, nie potrafi zaryzykować, opóźnia sytuację, po prostu ogólnie rzecz biorąc rozprasza swoją energię. Gdy w pozytywie on idzie jak to tornado, prawda, tutaj, wtedy jest taki właśnie ukierunkowany, to czasami może tak być, że sytuacje mogą nam się wydawać takie właśnie za bardzo, że z jednej strony tu ambicja, a z drugiej strony ojej, ale czy ja sobie z tym poradzę, jak już to dostanę? Czasami jest tak, że marzyć łatwo, można tutaj mieć te sny o potędze, prawda, w siódemce kielichów, ale potem jak się okazuje coś już bardziej realne, to czasami wyhamowujemy za bardzo, więc tutaj hamuj, ale nie za bardzo, nie wycofuj się, nie bój się, nie popadaj właśnie w skrajności, to też tutaj jest ważne, tutaj jest właśnie ważną rzeczą, żeby ta równowaga została zachowana w karcie umiarkowania. Wpływy zewnętrzne pokazują się w karcie eremity. Może to być jakaś konkretna osoba, o której możecie szukać na przykład porady. Eremita to może być właśnie jakiś psycholog, to może być też tarocista, może być jak najbardziej. To też może być ktoś, kogo po prostu darzycie autorytetem. Ktoś, kto ma wiedzę, której szukacie. To może być fachowiec w jakiejś dziedzinie, na przykład waszej zawodowej też. Więc też tutaj taka osoba może być korzystna w tym miesiącu dla was. I wiedza uzyskana u tej osoby
może być dla Was bardzo, bardzo pomocna. Dodatkowo też ta karta zachęca do szukania swojej odpowiedzi na różne pytania samemu, bo jest to też karta eremita, czasami w niektórych taliach ta karta nazywa się samotnością, więc czasami trzeba wybrać się na taką swoją wędrówkę, tak jak tutaj jest ta podróż duchowa tej szamanki, prawda? Czasami trzeba się do jakiegoś tematu zbliżyć poprzez właśnie swoją podróż, poprzez jakąś taką inicjację, więc też dla niektórych z Was może to być inicjacja zawodowa, dla innych jakaś inicjacja duchowa też, a jeszcze dla innych osób może to być właśnie konsultacja u kogoś, kto Wam po prostu pomoże, jak odnaleźć się na tej nowej drodze. To może być też właśnie to wsparcie, o którym mówi karta anielska, prawda? Takie właśnie, kto pyta, nie błądzi, prawda? Kto prosi o wsparcie, to też tutaj jak najbardziej może w tym miesiącu będzie mógł je dostać. Niektórzy będą musieli za to wsparcie zapłacić jako za usługę, bo też tak może być. Ok. Tutaj mamy kartę Królowej Mieczy, która pokazała się na pozycji wpływów ukrytych, niespodzianek. To może być jakaś konkretna osoba, bo tak jak każda karta dworska też może wskazywać na obecność takiej osoby. Królowa Mieczy, no bardzo taka właśnie, ktoś taki, kto bacznie obserwuje, ktoś, kto potrafi krótko i zwięźle ocenić Wasze postępowania, więc to może być jakaś taka osoba, która gdzieś w jakiś sposób będzie miała wpływ na Was w tym miesiącu, ale też Królowa Mieczy to może być też Wasze bystre oko, czyli umiejętność w tym całym ogniu, o którym mówiła Piątka Buław, w tym całym działaniu umiejętnie patrzeć z szerszej perspektywy na to wszystko, co się dzieje. I od razu korygować błędy, wytyczać kierunki, widzieć nie tylko samo działanie w tu i teraz, ale to cały ten kierunek, w jakim to podąża, co to przyniesie, jak to widzieć, jak na to patrzeć, szukać tej szerszej perspektywy, więc albo ktoś, kto Wam będzie korygował to wszystko, albo będzie to u Was taka możliwość, taka szansa na szersze widzenie, szerszą obserwację i takie właśnie rozumne bardzo podejście. Oczekiwania lub obawy. No to jeśli obawy, to czy się uda, czy się nie uda. Wiadomo, no Dziewiątka Mieczy jest kartą tak zwanego zamartwiania się. Więc no wiadomo, w słowie zamartwianie jest martwota. Więc nie warto się zamartwiać. Po prostu trzeba pewne sprawy, na przykład, jeżeli coś jest dla Was jakimś problemem, to zrobić sobie listę za i przeciw i podjąć właśnie taką rzeczową decyzję, jak podejmuje ją Królowa Mieczy. Więc nie rozciągać, nie tworzyć sytuacji, w których Wasze myślenie będzie Was osłabiać po prostu. Astruniu, proszę Cię, ja pracuję. Kochani, ktoś po prostu po schodach idzie i mój pies musi pokazać, kto tu rządzi w tym bloku. Ok. Także jak o obawy. Jeśli chodzi o kartę Dziewiątki Mieczy jako oczekiwania, to właśnie, że te nowe wyzwania i te nagrody, te możliwości, te szanse, które uda Wam się uzyskać, że one właśnie zakończą jakiś okres, w którym martwiliście się na przykład o swoją pozycję, czy o swoje działania, o poczucie bezpieczeństwa. Więc jakby to nie było, będzie to szło w dobrą stronę. No i rezultat, rada. Mamy czwórkę buław, więc jest to karta, która z jednej strony mówi o stabilizacji, prawda? Ona będzie przynosiła takie poczucie, z jednej strony triumfu też, bo jest to karta sukcesu jak najbardziej. Ona będzie stabilizowała
nasze takie poczucie bezpieczeństwa właśnie, czy to w firmach naszych, czy w rodzinach, czy w relacjach. Ogólnie też, na przykład czwórka buław też może mówić o dobrym poczuciu się u siebie w domu, wśród swoich bliskich. Też może mówić o różnego rodzaju imprezach, weselach, świętowaniu, różnego rodzaju radosnych wydarzeń w życiu. Ale przede wszystkim jest to też karta takiego poczucia wolności, że nareszcie robię to, co chcę, jestem tam, gdzie chcę, wśród tych osób, które lubię, przed którymi nie muszę nikogo udawać, czuję się dobrze. Na przykład moja firma rozwija się tak, jak ja chcę. Tutaj jest, to jest właśnie, zobaczcie, to jest taki pan na włościach, prawda? On jest w miejscu, w którym nikt go nie ruszy. On się czuje dobrze, czuje się bezpiecznie. I jeszcze ma to tutaj ta energia z góry, to wsparcie, utwierdza go w tym wszystkim. Więc dla Was, drogie koziorożce, ten miesiąc będzie bardzo korzystny. Otwierajcie się na nowe możliwości. Pozwólcie sobie wprowadzać do swojego życia jak najwięcej właśnie tego, co będzie dawało Wam to poczucie bezpieczeństwa. Otwierajcie się, nie bójcie się, bo tutaj to jest też ważny ten rycerz buław, który tutaj pokazał się w negatywie, który gdzieś tam mógłby się okazywać taki zbyt ostrożny i wprowadzać stagnację. Tutaj absolutnie tego być nie może. Tutaj się trzeba otwierać i mieć taką też wiarę, że to wsparcie, prawda, do Was będzie przychodzić, że będzie Was, że ta Wasza praca też po prostu zostanie wynagrodzona i że będziecie osiągać sukcesy. Tego Wam życzę, tego Wam życzę. Niech tak się stanie. Pozdrawiam serdecznie, drogie koziorożce. Niech Wasze marzenia się spełnią, nawet te sny o potędze, niech się spełniają. Otwierajcie się na to. Niech to będzie dla Was wspaniały czerwiec. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!